Siemanko, z tej strony Kira, a to odcinek z randomowego grania z gry Race Driver Grid 1. Pierwsza część Grida, najlepsza część Grida, jaka wyszła. Dzisiaj w odcinku z randomowego grania pojedziemy se jeden z... Już nie jeden, tylko najlepszy, najbardziej prestiżowy wyścig samochodowy na świecie, czyli 24-godzinny wyścig w Le Mans na torze Cirque de la Sarthe. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy ustawień gry, no i do samej rozgrywki. Wyścig będzie trwał 24 minuty. I pytanie na wstępie do Was, czy chcecie serię z gry Grid 1? Jeżeli tak, pomyśl, jak by to wyglądało. Z 6 miejsca startujemy. Zobaczymy, co wyjdzie na tym pięknym torze. Najprawdopodobniej jedziemy klasą LMP2, mi się wydaje. Bo LMP1, to wiadomo, że są Audice. Ale chociaż nie wiem dokładnie, która Lola jest do LMP1, która Lola jest do LMP2, bo są dwa modele. Jest bodajże C05, C06 i właśnie nie wiem, ale to nie jest problem, nawet jak będziemy jechać w LMP2, będzie ciekawa walka, bo akurat w tej grze tego jest sporo. No, widzicie, LMP1 już odjechały. Teoretycznie Jean-Marc Guon, on nie dobrze wypowiadam jego nazwę, też jest chyba LMP2. Dajże z tego, co się orientuje w Le Mans, są chyba cztery szczególne klasy wyścigowe. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Nie za bardzo nigdy, jeśli chodzi o Le Mans, się nigdy tak super bardzo nie interesowałem tym wyścigiem 24 godzinnym. Czasami patrzyłem, ale tak nigdy się w to, nigdy nie zagłębiałem w to. Nie miałem jakoś takiej okazji. Wiem, że na pewno jest LMP1, jest LMP2, jest GT1, GT2. A czy jeszcze jakieś są, to nie wiem. Nie jedziemy w tej chyba LMP2. No niestety. Auto wygląda bardzo ładnie. No nie. Gra prezentuje się w porównaniu do gry z tego roku, do Grida 2, naprawdę nic nie ubiega. Grid 1 jest naprawdę piękny. Model jazdy jest dużo lepszy niż w 2. Tu naprawdę można się pościgać w wielu seriach, a nie, i to normalnie śpieszali, nie tak jak jest w Gridzie 2, że wszystko, co się tylko da, to chodzimy bokiem, w zakręty, nawet bolidami IndyCar, które są tam w Gridzie 2. Dlatego ja osobiście wolę wrócić jednak do starego, a lepszego. Ogólnie tryb całej kariery, tutaj też jest dużo lepiej zrobiony niż w 2. Więc moi drodzy, jak byście chcieli, to piszcie w komentarzu, czy chcecie oddzielną serię z Grida 1. Ja coś spróbuję wymyślić i jakoś spróbuję to nagrać, bo nie mam na razie jeszcze pomysłu, jakby to miało wyglądać. Trzeci sektor. Nie da rady, tu nie mogę, powiem wam, dobrze wjechać ten trzeci sektor, żeby przejechać wszystkie zakręty bez odjęcia, bo tak teoretycznie się powinno przejeżdżać te zakręty. Najgorsza teraz sekcja, szykany, przed prostą start meta. I tak właśnie kończymy pierwsze okrążenie tego toru. Jeśli chodzi o mój komentarz na tym torze, od razu mówię, nazw tak jakoś zakrętów za bardzo nie znam, więc tak wam nie powiem wszystkiego na temat tego toru. Wow, złapałem trochę żwirku, ten żwir się złapie, od razu bardzo lubi w tej grze bokiem stawiać. Widzicie, punkty hamowania w ogóle nie istnieją. Hamuje się na 50 metrze, nawet mniej, bo te auta stają od ręki. Nie ma najmniejszego problemu z zatrzymaniem tego samochodu. No i tak, moi drodzy, powoli się zaczyna robić ciemno. Zaraz zobaczcie, jak wygląda ładnie Le Mans
nocy, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Ogólnie od którego roku jest Le Mans, to nie wiem, pewnie chyba od lat gdzieś tak 50. Kiedyś ten tor wyglądał w ogóle inaczej, znaczy ta prosta, na której właśnie w tym momencie jedziemy, wyglądała trochę inaczej, nie było tych szykan, które bodajże w latach 90. zostały ustawione po wypadku jednego z kierowców. Wiem, że mi wczoraj to mówiła jedna osoba na Skype, oczywiście nie pamiętam do końca, kto miał ten wypadek. Ale przez to po tym zostało ustawione właśnie szykany, którą właśnie minęliśmy, te dwie szykany na prostej, i został limit prędkości maksymalnej tej prostej ustalone do 320 na godzinę. Co w tej grze akurat ta gra nie odwzorowuje nam tego, bo jakbym jechał teraz samochodem Audi z LMP1, tam na tej prostej się rozwinął do 420 spokojnie. Na tej najdłuższej prostej ogólnie na całym torze. Więc najmniejszego problemu do 420 Audicom pojedzie. A Lola rozpędza się, widzę, 335, czyli to jest na LMP2, LMP1, Lola rozpędza się do 370 bodajże jakoś. Wczoraj miałem okazję Lolą z LMP1 jechać. No ale póki co w LMP2 spokojny wyścig. Na pierwszym miejscu w klasie jesteśmy, na piątym miejscu ogólnie wyścigu, więc nie jest źle. Możliwe, że w przyszłym sezonie może jakimś lepszym teamie, ale z tego co wiem, to nie. Zobaczymy Marka Webera w Le Mans, ale on będzie chyba jeździł w Porsche, z tego co się orientuje. Oj, straciliśmy pozycję, aż dwie. Wjeżdżamy na najgorszą sekcję dla mnie na tym torze, trzeci sektor, dostałem strzała. Dostałem strzała, Vivier André mnie uderzył i sam też wyleciał. Ja oczywiście teraz nie mogę wrócić dobrze na tor. No i niestety spadamy na 11. pozycję, na ostatnią pozycję w naszej klasie. Zaczyna się wyścig dopiero nam od nowa. 17 minut 50 sekund, 17 godzin 50 minut do końca tego wyścigu. No i moi drodzy, jesteśmy na totalnym rozpierdolu. Nie lubię tej sekcji tych szykan tutaj za bardzo. Ale dobra, udało się przejechać. Trzeba teraz gonić całą stawkę. Jest 11 pozycja. Nie możemy być na 11 pozycji, bez przesady. Musimy powalczyć o zwycięstwo chociaż w LMP2. W ogóle w całym Le Mans to pewnie znowu Christensen zwycięży w Audi. Cóż jest dla fanów Le Mans nudne. Ja osobiście tak za bardzo nie patrzę, kto wygrywa. Ogólnie jakoś jako fan sportów motorowych właśnie największą perełką w sportach motorowych, którą jest Le Mans, 24-godzinny wyścig, nigdy się nie interesowałem, powiem wam. Nigdy jakoś tym najciekawszym, tym najbardziej prestiżowym wyścigiem jakoś nigdy nie oglądałem go za bardzo. Patrzyłem trochę po tym torze jeździłem w różnych grach, ale tak, żeby jakoś bardziej się zagłębiać w historię całą Le Mans, to nie za bardzo. Nie wiem, jakoś nigdy nie myślałem i jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do tego wyścigu. Może jakby pewnie trochę historię poznał i większość rzeczy z wyścigu Le Mans, to pewnie bym bardziej bym zaczął oglądać pewnie Le Mans. Może w przyszłym roku będzie okazja, się obejrzy. Będzie atak na Didier André? Nie. Schowajmy się za nie, będziemy mieli lepszą prędkość. Może teraz? Nie, te auta jeżdżą tak samo. Na dohamowaniu jesteśmy na wewnętrznej. Jesteśmy już przed Didierem André. Udało się. To jest troszkę minus w gridzie jedynce tych SI. Oni jak ciebie atakują, to jest po prostu oni się boją zaatakować, oni po prostu dojeżdżają, ale jak lekki ruch kierownicą zrobisz, to oni od razu uciekają, hamują i nie ma tej walki, nie ma aż takiej walki, ale na szczęście SI potrafi popełniać głupie błędy w tej grze, to jest plus.
Czego brakuje na pewno w produkcji Codemastera na nazwie F1 2012. Zobaczymy, jak będzie w 13, która wychodzi już za paręnaście dni. Czego się obawiam, żeby się nie okazała ta gra totalnym szmelcem. Żyjemy, zobaczymy. Jak się mówi. No tak, trzeci sektor, noc, i się zaczyna robić ciekawie. Andremie znowu dojechał. Jakie ciemno jest na tym torze. Jest tu masakrycznie ciemno, nic prawie nie widać. Nie powiecie, że widać dobrze, ale naprawdę jak tak się jedzie, jak się ogląda, jak się jedzie, to jednak jest inaczej. Wow. A znowu te szykany, trzeba bardzo blisko tych szykan przejść, żeby mieć jak najlepszą prędkość na wyjściu na prostą. No i tracimy 5 sekund do Bilabini. Bilabini, I coming. Pierwszy zakręt bez odjęcia, szykana. Na tym pierwszym zakręcie bardzo lubią SI odejmować, bardzo lubią hamować. Na tym pierwszym zakręcie, przed tą szykaną, tam jest masakryczne, jak jedzie się za kimś, to on od razu zahamuje, a ty w niego wpierdalasz się mu w dupę. No jest tym sportem na najdłuższej, prostej, przedzieloną dwoma szykanami. Tor ogólnie liczy sobie bodajże 22 km okrążenie. Więc jest naprawdę długi. Możecie zobaczyć na liczniku, pod licznikiem jest ilość kilometrów przejechanych. Można sobie policzyć, ile okrążenie trwa, ale chyba 20 km. Albo przesadziłem. Może teoretycznie trochę mogę przesadzić, bo tak patrzę, 45 mamy dopiero przejechane. Więc może trochę mniej jedzie się, może trochę krótsze jest okrążenie. Ale na pewno do najkrótszych nie należy. Chociaż jedzie się raptem 3 minuty, przez większe okrążenie się jedzie gaz z oddechem. Więc się nie ma co dziwić. Naprawdę pierwszy cały sektor to jest ta prosta, długa. Te parę zakręcików po prostu jest start meta. Drugi sektor to jest prosta, zaraz tu za tym zakrętem prawym jest długa, prosta. Lewy zakręt, krótka, prosta, prawy zakręt i tam mamy kolejną dosyć długą, prostą i tam się kończy drugi sektor. A trzeci sektor to jest najgorszy dla mnie ten tor, że najwięcej właśnie zakrętów, które teoretycznie powinno się przejechać bez odjęcia, no nie udaje mi się to. Jest to dosyć ciężko, może LMP2-kami, może oni nie mają takiego docisku, żeby przejechać nimi bez odjęcia. Także LMP1-ką to bym spokojnie chyba przyjechał ten zakręt bez odjęcia. No. Bilbini tą przewagę trzyma cały czas nad nami. Idziemy bardzo agresywnie, byle błędem w nocy jest bardzo łatwo popełnić błąd. Czyżby ktoś tu wyleciał? Tak, Bilbini! Właśnie ja to mówiłem, że w nocy jest bardzo łatwo błąd popełnić. I Bilbini właśnie go popełni. Moi drodzy, jest na 9. miejscu. Bilbini popełni ten błąd, bardzo mnie to cieszy. Ogólnie SI, bardzo fajnie, że te błędy popełni. To wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie te błędy SI wyglądają, bo oni tak fajnie. Na dohamowaniu wczoraj miałem taką sytuację, na dohamowaniu do pierwszej szykany na najdłuższej prostej na tym torze dwa razy na dwóch kolejnych okrążeniach zarzuciło dwóch różnych kierowców, na dohamowaniu tył zarzuciło i wylecieli w opony. Bardzo ładnie to wyglądało, jak na grę z bodajże 2008 roku, prezentuje się to bardzo ładnie. Pięknie blisko tych szykan jest. Jesteśmy na prostej, zobaczmy jak lecimy do Baraziego. Tracimy 4 sekundy, czyli jest to do odrobienia. Oni ten zakręt tu bardzo dużo tracą, oni tu odejmują dużo. Tu trzeba ostro ściąć i na wyjściu uważać, żeby właśnie nie zrobić takiego błędu. Ja se użyję czegoś na flashback, to była właśnie Grip 1, to była pierwsza gra Codemaster, która miała flashbacki do używania. To była chyba pierwsza gra bodajże, bo wiem, że później flashbacki były dodane już chyba dopiero od F1 2010. W dziewiątce wersji na PSP odpuścili sobie flashbacki, tam tego nie było. Na wersji PC na 2010 jednak dali te flashbacki, czy ja wiem, czy to jest dobrą rzeczą? No. Można byłoby się pokłócić, bo momentami te flashbacki uratują nas. Ale momentami jednak te wyścigi mogą być ciekawsze, jak popełnimy błąd, nas obróci albo coś.
On nie używa flashbacka, tylko po prostu jedziemy dalej, staramy się odrabiać. Ja akurat. Ale jak jest, to się używa tego. Teraz większość gier wyścigowych właśnie kopiuje od Codemaster właśnie te flashbacki. Między innymi WRC seria też ma te flashbacki, też kopiuje. No, czy to jest dobre? Teraz pamiętam WRC grałem, nigdy nie używałem flashbacku. A we F1.12 czasami się zdarzyło. Czasami nawet wiecie na nagraniach to wyglądało, z czasami się zdarzyło te flashbacki nie użyć. Gonimy Glaudę Gosselina, tam ich jest kilku obok siebie. Zostało nam 10 minut wyścigu, 10 godzin wyścigu. 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Jak widzicie, zrobił się nam dzień. Cykly dnia i nocy, nawet ładnie to funkcjonuje. Prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie. Dzień powoli wstaje, chociaż nie jest to graficznie zrobione jakoś super pięknie. To słońce, które wstaje, nie razi nas po oczach, ale jest to ładnie i tak zrobione. Nie ma naprawdę co narzekać. Ważne, że jest coś takiego. Jak widzicie, na 50 metrze te auta hamują z 300. Powoli nagle, one są tak przyczepne w tej grze, to jest taki model jazdy. Jak widzicie, niektóre zakręty to 200-250 na liczniku, bez najmniejszego problemu wchodzimy w te zakręty i jedziemy dalej. Gdzie normalnie trzeba było naprawdę mocno dohamować. Ja rozumiem docisk i wszystko, ale tu jest trochę to przegięte w tej grze. Musiałem przyhamować, więc teoretycznie dałby radę tamtym zakrętem bez odjęcia. Mam tam przyjechać, to jak widzicie, tu wszystkie powinno się bez odjęcia, to już mnie wynosi. Lewy, no, udało się bez odjęcia przyjechać. Pierwszy raz w tym wyścigu udało się bez odjęcia tam lolom przyjechać te zakręty. Nie uda się. Nie udało się. Nie udało się, ni chuja. Widzicie, bardzo ładnie to wygląda, jak pierdolimy w opony, te opony się rozpadają, bardzo ładnie jest to zrobione. Za bardzo chciałem przejechać te zakręty bez odjęcia szybciutko. Ja musiałem już dohamować, bo już nie dało rady. No i czy w 8.30 dogonimy resztę? Strata 4 sekund. Przewaga nad Didierem André minimalna. Dosłownie minimalna. No widać ich tam, widać, tam jest cała czwórka, to jest czołowa czwórka LMP2-ek. Jedziemy na piątym miejscu w kategorii LMP2, szósty i siódmy jedzie za nami. Czyli to Bill Bindi i jeszcze jeden z kierowców. Szeroko, szeroko i mam oponę przed sobą. Oj, 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 sorry panowie, uwaga, opona! O Jezus! Ups! Mój błąd. Bardzo fajnie to akurat wyglądało. Bardzo dużo ciekawych rzeczy jest właśnie w Gridzie jedynce. Prowadzonych, czego w następnych produkcjach Codemaster po prostu nie ma. Nie wiadomo, co Codemaster zrobiło z następnymi grami, ale Grid jedynka to był chyba ostatni taki, taka gra Codemaster, która naprawdę można było usiąść i cały dzień jeździć, grać, bo naprawdę gra była świetna. Grid dwójka już mnie tak bardzo nie powali. Dwójka już jednak ten model jazdy, bardziej pod drifty. No, mam tą grę, ale już nie tak bardzo dla mnie ta gra jest. Model jazdy jest tam troszkę, grzecznie powiedziawszy, zjebany. Powinny być tam dwie opcje modelu jazdy. Ale niestety Codemaster poszło, olało model jazdy, zainwestowało chyba bardziej pieniądze w grafikę, ale grafika grywalności nie daje. Nie to, że ja coś miała do dwójki, ale jednak grafika nie ratuje tak bardzo tej gry, bo jak widzicie, w Gridzie jedynce grafika super jakaś nie jest, jest ładna, nie powiem, ale super nie jest, ale grywalność jest dużo lepsza, jak dla mnie, tutaj niż w Gridzie WRC. Jak widzicie, 6 sekund straty znowu do Baraziego, do całej tamtej czwórki prowadzący. Oj, teraz lekka kontra była, dosyć ciężko było przejechać te zakręty.
Może się uda do Barazego, to by zostało 6 minut, 6 godzin do końca wyścigu. No, jeżeli odrobimy, to będzie to na styk. Jeżeli on właśnie powiedział, że 6 godzin zostało do końca. Ścięty bardzo zakręt. Ale da radę to bez odjęcia teraz przejechać, żeby nas nie wyniosło za bardzo dobrze. No i teraz będą te szykany. Szykany na końcu okrążenia. Pierwszą wjeżdżamy bez odjęcia, druga pięknie. Jaka jest strata? Strata 4 sekund. Zbliżyliśmy się do nich. Ale czy nam wystarczy czasu? Bo niestety w tej grze kończy się czas, kończy się wyścig. Na szlak ten wyścig zatrzymuje. Jak widzicie tutaj, jak nagle została odrobiona strata do tej czwórki. Koń fatalnie te pierwsze zakręty przejeżdżają. Jest naprawdę bardzo słabo te pierwsze zakręty przejeżdża, więc widzicie, co się dzieje. Oj, oj, oj. Opony. Już ich widzimy, ale czy ich dogonimy? Pierwsza szykana, tu miałem problemy. Wczoraj jak jeździłem, przyzwyczaiłem się do modelu jazdy, to miałem problemy bardzo często. Za bardzo atakowałem krawężniki i mnie obracało jednak. O, jest tu fajnie wzorowane, jak zaatakuje się za mocno krawężnik, to lubi obrócić. Oj, ktoś wyleciał! Laude Gosselin wyleciał, mnie jeszcze zwolnił. Jeszcze mnie spowolnił, bo mnie go uderzył. Nie, pytanie, czy do Barazziego dużo straciliśmy? No, 3 sekundy jest, cały czas te 3 sekundy, 3.15 dokładniej. A 45 sekund do prowadzącego Toma Christensena już za tym. W tym momencie jesteśmy na miejscu trzecim w LMP2, no tu niestety ścięty strasznie przez nas zakręt. No i to się na nas odbije i to bardzo. To się bardzo odbije, będzie większa pewnie strata do Barazziego. A tam strata się nadrobi na następnym krążeniu, bo jeszcze jedno kółko, na pewno początek jeszcze przejedziemy. Tam ich jest dwóch, oni walczą między sobą. Ja za nimi podążam, będę starał się. No za mną kolejna trójka jedzie. Będę starał się podążać jak najszybciej, żeby ich dogonić. Może wygrać. Le Mans. 24-godzinny wyścig w kategorii LMP2. No, tu mnie Gosselin jest bardzo blisko. Jeden mój błąd, za wcześne dohamowanie i dostaję szota. Ale nie dostałem. A jak za szeroko! Udało się uratować to auto. Udało się je uratować. Już ścięty zakręt, tam jest chyba trzech ich walczy. Jesteśmy na czwartym miejscu w tym momencie w LMP2. Teraz będzie najgorszy fragment tego toru. Będzie trzeba przejechać perfekcyjnie trzeci sektor, bez odjęcia. Żeby do nich się jak najbardziej zbliżyć. No już błąd mój. Odjęcie w pierwszym zakręcie trzeciego sektora. To był duży błąd, ale teraz, oj, nie, tu trzeba mocno odjąć. Trzeba było przyhamować, bo nie dało rady. Jak widzicie, tanci odjechali, ci za mną się zbliżyli to bardzo, chociaż oni dojeżdżają trochę do szykan. Trzeba idealnie do szykany, bardzo blisko na wyjściu. No i jesteśmy bardzo blisko nich, to jest mniej niż sekunda, teraz zobaczcie, jak oni tu zwolnią. Zobaczcie, jak do nich tu się da radę dojechać od razu. O, fuck. 2.14. Mamy całą trójeczkę prowadzącą przed sobą. Teraz pytanie, czy damy radę? Czy damy radę? No, będzie ciężko. Oni tu odjeżdżają, odjeżdżają. To bez zdjęcia udało się przejechać. Niedługo ten wyścig się zakończy. Minuta 50. Jesteśmy tuż za czołową trójką LMP2. Reszta no też bardzo blisko, więc tu będzie jeszcze walka. Wszystko może jeszcze się odbić. Jeden błąd jednego kierowcy i koniec marzeń. Dobrze, przejechana pierwsza szykana. Na szykanach nie mam jak ich nawet do niej dojechać. Miejmy nadzieję, że zdążymy dojechać do dohamowania, po całej tej prostej, tego prawego dohamowania, tam jest szansa na atak, tam jest szansa na to, że się uda ich wyprzedzić. Druga strzykan.
mają perfekcyjnie pojechać. No perfekt to nie jest, ale zawsze coś. Zawsze coś, no jesteśmy naprawdę na wyciągnięcie ręki, mamy podium w LMP2. Nawet zwycięstwo w LMP2 jest na wyciągnięcie ręki. Ale czy nam uda się to zdobyć? Widzisz, wszystkie tauta są takie same, tu jedzie się tak samo, tu jest prędkości w ogóle. O, jeden wyleciał, jesteśmy na podium, jest! Mamy podium, Clean Field wyleciał. Ale chyba Barraziego i prowadzącego w LMP2 nie dogonimy już. Będzie trzecie miejsce w LMP2 i siódme miejsce ogółem. Zaraz zobaczymy. 29 sekund. Zaraz dojdziemy do hamowania. Po tej długiej prostej do tego lewego do hamowania. Tu będzie się wszystko działo. Tu się rozstrzygnie cały wyścig. No nie, na naszą korzyść już tego wyścigu nie rozstrzygniemy. Nie ma szans, że będziemy wyżej niż trzecie miejsce, czyli niestety, moi drodzy, trzecie miejsce LMP2, siódme miejsce ogółem. No więcej nie było nas stać w tym wyścigu. Koniec. Bardzo ładny wyścig. Szkoda, że nie udało się jednak wygrać. W klasyfikacji generalnej standardowo wygrywa Audi. Top Christensen przed Emanuele Pirro, trzeci Alexander Frey. Nic nowego. My na trzecim miejscu w LMP2. Bardzo ładny wynik. Verba Racing. Więc moi drodzy, piszcie w komentarzach, czy chcecie może serię z Grida 1. Jeżeli tak, to pomyślę, jak to zrobić. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.